Mieszkańcy będą oczekiwać od nowo wybranych radnych, aby reprezentowali ich interesy, zapewniali ciągły rozwój miasta oraz utrzymywali z nimi stały dialog. Laura Grabowski, dzień dobry. Wybory samorządowe odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej społeczności. Za chwilę wyniki głosowania. Deklaruję ze swojej strony nadal bardzo ciężką pracę nad rozwojem Wąbrzeźna. Szansa na dzienny dom pomocy. Zostałam nagradzona za złoty medal na Mistrzostwach Województwa. Symbolicznie upamiętnione przez grupę mieszkańców miasta. Wykładowcy przyjeżdżają tutaj do Wąbrzeźnia i tutaj odbywają się zajęcia ze studentami. Ostatnia sesja jeszcze w starym składzie. Jest troszeczkę iluzji i przede wszystkim jest dużo dobrego humoru. Ekologiczne prace ze śmieci. Mamy okazję gościć najmłodszych artystów. To jest pierwsza moja solowa płyta. Ona się ukazała w 2022 roku. Po krótkiej relacji z koncertu Wojtka Cugowskiego w Wiadomościach przyjdzie także czas na dłuższą relację z jego koncertu w propozycjach programowych. Ponadto 25 lat powiatu wąbrzeskiego. Dziś nawiązujące do tego jubileuszu wspomnienia Karola Sarneckiego. Serwis informacyjny rozpoczniemy od innego święta dla samorządów. Już teraz wyniki wyborów. W pierwszej turze wyborów samorządowych w Wąbrzeźnie mieszkańcy miasta ponownie zaufali dotychczasowemu burmistrzowi. Tomasz Zygnarowski uzyskał poparcie ponad 3000 mieszkańców, co stanowi 68,6% głosów. Jego kontrkandydat Leszek Kawski, który pełnił już funkcję burmistrza w latach 2010-2018, otrzymał 1500 głosów, czyli 31,4%. W tym miejscu ze swojej strony mogę bardzo Państwu podziękować za uczestnictwo w wyborach, za oddane nam jej głosy, za wiele tych ciepłych słów, którymi się Państwo z nami dzieliliście w trakcie kampanii wyborczej i deklaruję ze swojej strony nadal bardzo ciężką pracę nad rozwojem Wąbrzeźna. Spodziewajcie się Państwo, że będziemy oczekiwali Waszego wsparcia, Waszego współdecydowania i Waszego udziału w życiu miasta. Wyniki do Rady Miasta również wskazują wyraźne poparcie dla Komitetu Tomasza Zygnarowskiego. Na 15 mandatów 14 zajęli startujący z listy Dumni z Wąbrzeźna. Jeden mandat zyskał kandydat Komitetu Leszka Kawskiego Razem dla Wąbrzeźna. Według kolejności poszczególnych okręgów radnymi zostali wybrani Leszek Mirocha, Wojciech Bereza, Robert Ratajczak, Mateusz Lewański, Paweł Becker, Sławomir Jabłoński, Jarosław Stachowski, Grzegorz Banaś, Małgorzata Biewald, Michał Lewandowski, Maciej Murawski, Żaneta Pinkowska, Iwona Ciesielska-Dąbrowska, Tadeusz Dziaduszewski i Małgorzata Zaleśna. Jestem za to ogromnie wdzięczny, że mieszkańcy takim dużym zaufaniem obdarowali Komitet Wyborczy Wyborców Dumni z Wąbrzeźnia, nie tylko moją osobę, ale również naszych kandydatów na radnych. 14 spośród 15 kandydatów otrzymała mandaty Państwa zaufanie. My wiedzieliśmy, że mamy bardzo dobry zespół, bardzo zgraną drużynę, ale że aż tak świetnie będzie, nie wiedzieliśmy, także bardzo, bardzo dziękujemy mieszkańcom za tak duże zaufanie. Tomasz Zygnarowski, cieszący się poparciem większości, będzie kontynuował swoją pracę na rzecz miasta, mając na uwadze rozwój i dobro wspólnoty. Jego zwycięstwo w wyborach jest potwierdzeniem dotychczasowej polityki i oczekiwań mieszkańców. Frekwencja wyborcza w Wąbrzeźnie wyniosła około 50%. Połowa naszej społeczności jest zaangażowana w kształtowanie lokalnej polityki. Frekwencja nie była genialna, nie doszła do poziomu 51%. Pozornie wybory bardzo ważne, takie nasze przyziemne, bliskie nam, decydujemy o tym, kto będzie burmistrzem, radnym. Mam nadzieję, że ci mieszkańcy, którzy dotarli do lokali, są usatysfakcjonowani z wyniku. Ci, którzy nie dotarli do lokali, są spokojni o to, że te wyniki nie są sprzeczne z ich myślami, których nie wyrazili. Niemniej jednak ja bardzo, bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zdecydowali się tą w niedzielę 7 kwietnia
trafić do lokalu wyborczego, oddać głos. Wybory samorządowe 2024 to także ustalenie nowego składu Rady Powiatu. Jest ona podzielona na 3 okręgi. W pierwszym, którym jest miasto Wąbrzeźno, 6 mandatów zyskali Marek Markowski, Paweł Bartoś, Jarosław Rybszlegier, Krzysztof Maćkiewicz, Gizela Pijar oraz Jolanta Broniewska. Okręg numer 2, czyli gminy Dębowa Łąka i Książki, mają swoich 3 reprezentantów w osobach: Marek Paradowski, Tomasz Michna i Mieczysław Husarz. Pozostałe 6 miejsc z okręgu numer 3, czyli gmin Płużnica i Ryńsk, obsadzili Krzysztof Paczkowski, Rafał Zarzeczny, Mirosław Makowski, Krzysztof Huzarski, Wiesław Siciński oraz Hanna Kwiatkowska. W wyborach samorządowych 7 kwietnia otrzymaliśmy w sumie 4 karty. Ostatnia dotyczyła kandydatów do Sejmiku Województwa. W Sejmiku zasiada 30 radnych, po 5 z każdego z 6 okręgów. Powiat wąbrzeski razem z powiatami brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziąckim, rypińskim i miastem Grudziądz stanowi okręg 3, w którym poparcie otrzymali Józef Ramlał, Marcel Kałużny, Paweł Zgórzyński, Robert Malinowski i Michał Czepek. Wyniki w wyborach samorządowych zamieściła Państwowa Komisja Wyborcza na stronie wybory.gov.pl. Przed tygodniem miasto podzieliło się z mieszkańcami wyczekiwaną informacją. Złożony w połowie stycznia tego roku wniosek znalazł się na liście zakwalifikowanych do kolejnego etapu, co zbliża nas do pozyskania 5 milionów złotych. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze, wyjaśni burmistrz Wąbrzeźna. Potocznie nazywamy ten projekt Dziennym Domem Pomocy, ale to jest oczywiście jeden z elementów tego całego projektu szeroko skierowanego do grup starszych, potrzebujących wsparcia, niesamodzielnych, osób z niepełnosprawnościami. I faktycznie trafiliśmy na listę beneficjentów przewidzianych do objęcia wsparciem. 4,9 miliona, nasz projekt był na około 5,3 miliona wykrojony. Przez 2,5 roku mieszkańcy miasta będą objęci wsparciem w formie właśnie tych 20 osób w tym domu dziennym pomocy, który będzie zlokalizowany w budynku warsztatu terapii zajęciowej na piętrze. Pomieszczenia wyremontowane, urządzone to będą miejsca do spędzania 8 godzin dziennie z wyżywieniem, z atrakcjami, ale też i z fachowym wsparciem medycznym, psychologicznym, treningowym. Oprócz tego pomoc sąsiedzka, pomoc specjalistyczna, duża praca przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który będzie koordynatorem całego projektu. Zapewne projekt będzie się wiązał również z utworzeniem miejsc pracy. A dla nas to jest też taki duży krok. Tak naprawdę 5 lat szukaliśmy pomysłu, jak rozwiązać kwestię wsparcia seniorów takiego instytucjonalnego, stacjonarnego. To nie mieliśmy obiektu, ale po naszych wyliczeniach okazało się, że to górne skrzydło warsztatu terapii zajęciowej 20 czy 15 osób śmiało pomieści, żeby będą miały warunki komfortowe. Jest winda, więc tej bariery architektonicznej również nie ma. Ja się bardzo cieszę, że dowiedzieliśmy się o tym dofinansowaniu. Byliśmy wysoko, bo na 35 bodajże wniosków byliśmy na 5. miejscu, czyli wniosek był dobrze sporządzony, jest celowy. Liczymy na to, że szybko przejdziemy proces mediacji i od września te usługi ruszą. Nagrody, stypendia i wyróżnienia. W Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala, w trakcie której nagrodzeni zostali młodzi sportowcy. Sportowe zmagania sportowców związanych z Wąbrzeźnem zostały docenione przez Urząd Miasta. 28 marca przyznano stypendia oraz nagrody dla dzieci i młodzieży za wysokie wyniki sportowe uzyskane w 2023 roku. Tak naprawdę to, że jesteście w tym miejscu i tu siedzicie, to nie są tylko wydarzenia 2023 roku. To jest wiele, wiele, wiele wcześniejszych lat ciężkiej pracy, dlatego ja bardzo dziękuję za tą ciężką pracę. Dodatkowo przyznano wyróżnienia sportowe za zaangażowanie w codzienną pracę na treningach i promocję miasta na zawodach sportowych. Wy jesteście naszą klubą i za to Wam bardzo dziękuję. Dziękuję również Waszym rodzicom i trenerom. W tym roku łącznie nagrodzono 30 osób, które dzielnie reprezentowały swoje kluby sportowe w różnych dyscyplinach oraz tym samym rozsławiły imię naszego miasta na terenie województwa, a nawet kraju. Zostałam wyróżniona za medal na letnich mistrzostwach Polski. To był brązowy medal w kategorii
4x100 dowolnym sztafeta kobiet. Zostałam nagradzona za złoty medal na Mistrzostwach Województwa na 400 metrów strzałem dowolnym, więc to dyscyplina pływania. I również na tych samych zawodach zajęłam drugie miejsce na 200 dowolnym. Za zdobycie 5. miejsca w Polsce w kategorii młodziczce i za udział w kadrze wojewódzkiej. Nagrodzeni to reprezentanci dyscyplin pływanie, karate, lekkoatletyka, piłka nożna, triatlon oraz piłka ręczna. Treningi mamy 4 razy w tygodniu, staramy się być na każdym. Czasami się nie udaje. Wkładamy w siebie na pewno 100%, wszystko, całą siebie po prostu musimy włożyć, żeby nam wyszło. Też nam wychodzą, dlatego mamy sukcesy, osiągamy. I to musimy się postarać. Codziennie o 6 zaczynam treningiem w wodzie. Potem pływam do 8, potem jest czas na szkołę i o 15 do 17 kolejny trening. Trenuję pływanie, trenuję je praktycznie od 4 klasy podstawówki, no i trenuję codziennie 2 razy dziennie. Nasze miasto daje dużo możliwości do rozwijania pasji sportowych, zarówno dla tych młodszych, jak i nieco starszych. A dzięki determinacji Wąbrzeźnian możemy chwalić się ich wielkimi osiągnięciami. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w wybranych dyscyplinach sportowych. W 100. rocznicę śmierci księdza Ksawerego Połomskiego mieszkańcy Wąbrzeźna spotkali się przy grobie tego wybitnego kapłana i społecznika. Były symboliczne kwiaty i znicze, modlitwa i opowieść historyczna autorstwa Pawła Beckera. W tym roku przypada 100. rocznica śmierci bardzo zasłużonego dla Wąbrzeźna honorowego obywatela księdza Ksawerego Połomskiego. Z tej okazji spotkaliśmy się 27 marca przy jego grobie na Starym Cmentarzu, wspominając jego postać, jego zasługi duszpasterskie, społeczne, patriotyczne, bo był proboszczem wąbrzeskim przez rekordowe 56 lat. Objął parafię wąbrzeską krótko po powstaniu styczniowym, a doczekał niepodległości, zmarł w roku 1924. Bardzo długi czas. Czas, kiedy bardzo aktywnie działał zarówno na polu społecznym, wspierając wiele organizacji, zakładając nowe organizacje, przede wszystkim Wielki Budowniczy, bo to on rozbudował, przebudował Wąbrzeski Kościół Farny. Także ta obecna bryła, którą widzimy z podwyższoną wieżą, z trzema nawami, to jest właśnie dzieło księdza Ksawerego Połomskiego. Wielkie dokonania naukowe, bo współzałożyciel Towarzystwa Naukowego w Toruniu, jego pierwszy wiceprezes, otrzymał również doktorat honoris causa Uniwersytetu Wilhelma w Münster w Niemczech. No i honorowy obywatel Wąbrzeźna za swoje zasługi. Ten tytuł otrzymał w roku 1883. Wielki duszpasterz, wielki społecznik, wielki działacz, bardzo dobrze zapamiętany przez kolejne pokolenia Wąbrzeźnian, upamiętniony ulicą w północnej części miasta, no i również dzisiaj symbolicznie upamiętniony przez grupę mieszkańców miasta. Spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie oddać mu cześć, oddać mu tę pamięć, na którą niewątpliwie zasłużył. Na początku lat 90. biografię księdza Połomskiego zapisała pani Irena Szymion, znana z utworzenia skansenu w Stanisławkach, ale to właśnie dzięki niej znamy życiorys, biografię tego bardzo zasłużonego człowieka. Zamiejscowy ośrodek wyższej uczelni w Wąbrzeźnie dał możliwość kształcenia bez dodatkowych kosztów związanych z dojazdami. Od października swoje indywidualne ścieżki edukacyjne rozwija grupa studentów. W zeszłym roku w naszym mieście pojawiła się nowa możliwość kształcenia, jaką były pierwsze studia w Wąbrzeźnie przy współpracy ZSO i Akademii Jagiellońskiej w Toruniu. Akademia Jagiellońska, którą reprezentuję, podjęła takie wstępne ustalenia, żeby zorganizować formy kształcenia dla studentów w trybie zaocznym, ale na miejscu. Nazwijmy to tak umownie w ośrodkach zamiejscowych. Podjęliśmy wówczas taką próbę rekrutacji wspólnie, jako instytucja współpracująca z Akademią Jagiellońską, bowiem te zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących, aby utworzyć kierunki studiów wyższych tu na miejscu w Wąbrzeźnie. Dzięki tej współpracy udało się utworzyć pierwszy rok dla kierunku administracji. Ten kierunek doskonale funkcjonuje, sprawdził się, zajęcia odbywają się najczęściej w weekendy, czasami w piątki, a wyjątkowo w przypadku sesji egzaminacyjnej studenci dojeżdżają do Torunia na egzaminy. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem studiów, więc średnio co 2 tygodnie są te zajęcia.
w soboty i niedzielę staramy się, aby to były zajęcia w trybie bezpośrednim, ale czasami odbywają się one w trybie online, przy czym studenci przychodzą tutaj do szkoły, siadają w sali i obserwują przez monitor. Natomiast wszystkie zajęcia praktyczne, seminaria czy też ćwiczenia odbywają się na miejscu. Wykładowcy przyjeżdżają tutaj do Wąbrzeźnia i tutaj odbywają się zajęcia ze studentami. Jest to wyjątkowa oferta stworzona z myślą o osobach zamieszkujących powiat wąbrzeski, ponieważ nie muszą oni daleko dojeżdżać na uczelnię. Bardzo mi się podoba nauczanie tutaj naszym liceum w Wąbrzeźnie ze względu na to, że nie trzeba dojeżdżać do Torunia. I to ułatwia bycie na tych zajęciach. Współpraca ta nie tylko będzie kontynuowana w przyszłym roku akademickim, ale również poszerzy swoją ofertę o kolejne kierunki studiów. Na pewno byśmy chcieli wystartować w rekrutacji z licencjackim kierunkiem administracja. Są to studia trzyletnie. Chcielibyśmy również wyjść z taką ofertą, aby tutaj zorganizować kierunek, który nazywa się pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, i byłyby to jednolite studia magisterskie, dające pełne uprawnienia do pracy w przedszkolach oraz w nauczaniu początkowym. Wszyscy zainteresowani studiami w Wąbrzeźnie mogą znaleźć więcej informacji na stronach internetowych Akademii Jagiellońskiej w Toruniu, Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie lub w Sekretariacie Szkoły. Wstępna rekrutacja została tutaj ustalona, przyjęliśmy termin od 15 kwietnia, można się zgłaszać. Serdecznie zapraszamy do podjęcia nauki w tutejszym oddziale Akademii Jagiellońskiej oraz składania dokumentów na poszczególne kierunki. W wyborach samorządowych mieszkańcy wybrali nowy skład Rady Powiatu. Jeszcze w starym komplecie po raz ostatni spotkali się radni 6. kadencji. Pod koniec marca odbyła się 49. sesja Rady Powiatu w Wąbrzeźnie. Po przyjęciu porządku obrad starosta wąbrzeski przedstawił informacje z prac zarządu powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. Następnie radni zapoznali się z informacją komendanta powiatowego policji w Wąbrzeźnie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu za rok 2023. 239 przestępstw zostało wykrytych, co daje nam wskaźnik wykrywalności 76,6%. Ponadto przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie powiatu za 2023 rok. W dalszej kolejności radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za ubiegły rok. Następnie radni przystąpili do podejmowania uchwał. W pierwszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazane na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej za rok 2024. Ponadto Rada Powiatu dokonała zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-34 oraz w tegorocznym budżecie powiatu. Miało to związek między innymi ze zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji i obsługi, a także dla wszystkich pracowników w pozostałych jednostkach organizacyjnych powiatu. W punkcie Wolne wnioski i oświadczenia radnych poruszono temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zaproponowano potrzebę wsparcia od samorządów do reprezentowania mieszkańców powiatu oraz przeprowadzenia spotkań w tej kwestii. Starosta wąbrzeski przyznał, że powiat nie ma żadnych kompetencji w sprawie budowy CPK. Jedynie samorządy gminne mogą podjąć jakiekolwiek działania, ponieważ jest to jedyny organ, który ma władztwo w zakresie planowania przestrzennego i bez zgody Rady Gminy taka inwestycja nie może być przeprowadzona. W tym punkcie zgłoszona została również prośba o naprawę drogi przy wjeździe do marketu w Płużnicy, gdyż jej nawierzchnia jest w słabej kondycji. Prośba ta została przyjęta przez starostę wąbrzeskiego. Następnie głos zabrali przybyli goście, to jest rolnicy z terenu powiatu wąbrzeskiego, którzy przedstawili swoje postulaty w związku z odbywającymi się w całym kraju blokadami dróg, prosząc o poparcie ich protestów i żądań. Na zakończenie odbyła się dyskusja między przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Markowskim a rolnikami, którzy przedstawili swoje odmienne stanowiska dotyczące protestów, to jest blokad dróg w całym kraju. Na tym zakończono obrady 49. sesji Rady Powiatu w Wąbrzeźnie.
Bohaterka bajek dla dzieci w wąbrzeskiej bibliotece. Kicia Kocia bawiła wąbrzeskich przedszkolaków. W karnecie kulturalnym zobaczymy, co można wyczarować z odpadów, jakie talenty zaprezentowały najmłodsze dzieci oraz kiedy można zobaczyć wystawę PRL. A na początek relacja z koncertu Wojtka Cugowskiego. Nie czekaj na znak to tytuł autorskiej płyty gitarzysty i wokalisty Wojciecha Cugowskiego, którego mogliśmy posłuchać 4 kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury. Artyście na scenie towarzyszył gitarzysta Bartek Jończyk. To jest pierwsza moja solowa płyta, ona się ukazała w 2022 roku. I dopiero tak naprawdę pod koniec zeszłego roku zaczęliśmy ją promować, no bo pandemia, bo wszystko, bo problemy ze składem, problemy z próbami, z koncertami, no wiadomo, to był bardzo słaby czas. Ceniony i znany w branży muzycznej Wojtek Cugowski ponad 20 lat temu z bratem Piotrem stworzyli grupę Bracia, z którą występowali przez kilkanaście lat. Obecnie muzyk rozpoczął karierę solową. Byłem przez większość czasu członkiem zespołu. Zespół to są zawsze kompromisy, na które ja oczywiście jestem przygotowany, będąc i w swoim projekcie. To jest całkowicie normalne, ale pragnąłem zrobić coś innego i jakby wziąć większą odpowiedzialność na siebie. I to właśnie podczas tego kameralnego koncertu akustycznego publiczność mogła usłyszeć między innymi utwory z jego pierwszej solowej płyty, ale również nie zabrakło rockowych kawałków innych wykonawców w autorskiej interpretacji artysty. Chciałem zawsze nagrać płytę solową, tylko nie było ku temu ani dobrej okazji, ani czasu, bo działalność zespołu Bracia, którego byłem częścią przez 20 lat, nie pozwalała na to po prostu, żeby nagrać coś od A do Z swojego. Koncert Wojtka Cugowskiego to niewątpliwie duża dawka optymizmu wyrażona tekstami wykonanych przez niego utworów. Unikalne dźwięki, energia i ciekawe aranżacje zabrały tego dnia publiczność w emocjonalną podróż artystyczną. To nie są jakieś bardzo skomplikowane teksty również, ale one są na pewno optymistyczne w takim sensie, że ja zawsze podchodziłem optymistycznie do życia, więc nie ma tam żadnych dołów, żadnych pseudofilozoficznych rzeczy, to jest po prostu to, co mi grało w duszy. Najnowsza sceniczna odsłona Wojtka Cugowskiego to klasa sama w sobie. Obdarzony wyjątkowo melodyjnym głosem i charyzmą przyciąga na swoje koncerty rzesze fanów w różnym wieku. Nam się nic nie stanie, mamy własny lot, własny lot. Ten niezwykły muzyczny wieczór to niewątpliwie duża dawka dobrej muzyki oraz wysublimowanych dźwięków połączonych z niezwykłym wokalem artysty. W ramach Bibliotecznej Akademii Malucha Wąbrzeską Bibliotekę odwiedziła dwójka niesamowitych gości. W towarzystwie Bajanki, czyli Moniki Skikiewicz, do przedszkolaków przyjechała Kicia Kocia. Kicia Kocia ogólnie uczy świata i ja dzieciom pokazuję dobro, zło i dzieci mają podejmować decyzje, ze mną oczywiście, gdzieś tam w pobliżu i one mówią, co im się podoba, co się nie podoba, a także jest troszeczkę magii, jest troszeczkę iluzji, i przede wszystkim jest dużo dobrego humoru. Dzieci aktywnie włączały się w spotkanie. Ich zadaniem było między innymi wygrywanie melodii na kolorowych dzwoneczkach. Dodatkowo prowadząca spotkanie zaproponowała najmłodszym udział w popularnej zabawie w Króla i Królową Ciszy. Ja wychodzę, a wy macie być cicho, cichuteńko. I jak wrócę, wybieram Króla i Królową Ciszy. Będą nagrody. Dziecięca instruktorka teatralna, logopedka i pedagogzka przeprowadziła warsztaty pełne humoru, ruchu i iluzji. Wąbrzeskie przedszkolaki świętowały w ten sposób Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Ja promuję czytelnictwo, a w tym przypadku promuję również książki wydawnictwa Media Rodzina. Tutaj Kicia Kocia, czyli książki Anity Głowińskiej. Jest to bardzo popularna postać w ostatnim czasie, bardzo, bardzo lubiana przez dzieciaki w całej Polsce i już nie tylko w Polsce. W
popularnej serii książek dla dzieci ulubienica maluchów z odwagą poznaje świat, uczy się samodzielności i przeżywa przygody wraz z braciszkiem Nunusiem i przyjaciółmi. Spotkanie z bohaterką książek oraz Moniką Skikiewicz było dla dzieci nie tylko lekcją dobrego zachowania, ale także kolejnym mile spędzonym czasem w wąbrzeskiej bibliotece. Zuzanna Grzybacz z Kowalewa Pomorskiego oraz Piotr Zacharek z Wielkich Radowisk to zwycięzcy wojewódzkiego konkursu ekologicznego Ekodzieła. Co roku ta inicjatywa przyciąga wielu miłośników działań plastycznych, wykonujących różnego rodzaju prace z wykorzystaniem surowców wtórnych. Tu właśnie znajduje się śmieciarka. No jak to tematycznie związane jest z naszym dzisiejszym konkursem, w którym podkreślamy ten aspekt dbałości o środowisko. Tym razem na wystawie w Wąbrzeskim Domu Kultury, który był organizatorem konkursu, znalazły się m.in. śmieciarki, lalki, zwierzęta, zamki, wazony oraz instrumenty muzyczne. Tematyka, jak widać, była bardzo szeroka. Do stworzenia tych prac uczestnicy wykorzystali nakrętki, papier, baterie, butelki i wiele innych materiałów. Zrobiłem go z plastikowych wkładów, puszek, konopojach oraz... Każdego roku realizacja tego projektu ma na celu zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej wśród młodych osób zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie. W tegorocznej edycji udział wzięło niemal 50 młodych artystów ekologów, którzy z dużym zaangażowaniem i pomysłowością przygotowali swoje ekodzieła. Wykonane z recyklingu przedmioty to nie tylko świetna familijna zabawa, ale również nauka szacunku dla środowiska. Wykonane prace wielokrotnie pokazują kreatywność i zaangażowanie całych rodzin, wspólnie tworzących ekologiczne prace konkursowe. I cała rodzina miała takie familijne wieczory. I jak się okazuje, przy tego rodzaju inicjatywach z odpadów i śmieci można stworzyć wiele praktycznych, a zarazem estetycznych rzeczy nadających im drugie życie. Jeżeli chcecie się Państwo przekonać o pomysłowości naszych uczestników, zapraszamy na wystawę znajdującą się w Wąbrzeskim Domu Kultury. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Piątego kwietnia w Wąbrzeskim Domu Kultury słychać było dziecięcy śmiech i gwar. Tego dnia w placówce odbył się Wojewódzki Festiwal Dziecięcych Talentów Wąbrzeski Miszmasz. Dzisiaj w Domu Kultury królują uśmiechy i pozytywne nastroje, a to wszystko dzięki temu, że mamy okazję gościć najmłodszych artystów, którzy wykazują się swoim talentem wokalnym, tanecznym i recytatorskim. Przyjechali do nas z różnych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego, biorąc udział już w piątej edycji wyjątkowego wydarzenia adresowanego dla tych, którzy kochają życie artystyczne. Impreza organizowana jest w Wąbrześnie już od kilku lat. W tym roku na scenie zaprezentowało się ponad 100 uczestników, którzy z nieukrywanym wdziękiem prezentowali to, co potrafią robić najlepiej. Zgromadziliśmy dzisiaj po raz piąty w Wąbrzeskim Domu Kultury, bo dzisiaj taka mała rocznica, ponad 150 małych artystów. Tak wiele serca i oddania w tych małych artystach było, w tym jak mogliśmy ich podziwiać, w takiej bezinteresowności, spontaniczności. Bo ideą tego wydarzenia jest między innymi zachęcenie młodych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez rozwijanie uzdolnień artystycznych i eksplorowanie pasji sprzyjającej rozwojowi małego dziecka. Cieszę się, kontynuujmy takie wydarzenia, bo one ugruntują w nas świadomość poczucia potrzeby rozwoju życia artystycznego. Jeżeli będziemy tą świadomość rozbudowywać i kształtować od najmłodszych lat, to niewątpliwie będzie procentowało to również w dorosłym życiu. I tak w jednym miejscu mieliśmy prawdziwą kuźnię talentów. Festiwal tradycyjnie już podzielony został na trzy kategorie, to jest muzyczną, taneczną i recytatorską. Kicia na kurkę, kurka na gośkę. A co mogliśmy usłyszeć w wykonaniu małych artystów? Ja przygotowałam piosenkę o imieniu Modelka. Ja przygotowałam piosenkę o imieniu W Wesołym Miasteczku. To powiedzcie mi, o czym są te wasze piosenki? Moja jest taka wesoła, że o ciuchach tak właściwie. Moja jest o radości.
Wąbrzeski Festiwal to oprócz zdrowej rywalizacji dobra i konstruktywna zabawa. Jak zawsze przy tego rodzaju wydarzeniach nieoceniona okazuje się pomoc opiekunów i rodziców. Dzieci mają swoje humory i nie zawsze chcą się uczyć. Rodzice też mają swoją pracę, też nie zawsze mamy czas. I musimy się tak zgrać, żeby to jedno i drugie mogło. I zazwyczaj się uczymy w samochodzie, jak jedziemy, bo w samochodzie najlepiej się uczy. Wszystkie wykonania to niewątpliwie nowe artystyczne przeżycia zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy często podkreślają dobrą organizację tego wydarzenia, wpływającego pozytywnie na rozwój małego dziecka. Organizacja jest zawsze zapięta na ostatni guzik. Jest i poczęstunek, dzieciaki mogą skorzystać z kawiarenki. Wszystko jest naprawdę świetnie przygotowane. Całe zaplecze, oprawa muzyczna i również prowadzący. Od lat przygotowujemy i przysyłamy różne prace plastyczne. Bierzemy też udział w takim konkursie, bodajże uśmiechnięte nutki. Także mogę powiedzieć, że dla mnie Wąbrzeski Dom Kultury to jest taka perełka. Tak, mimo że to jest inny powiat, bo my jesteśmy z powiatu toruńskiego, ale bardzo chętnie tu przyjeżdżamy. Laureatami pierwszych miejsc tegorocznego festiwalu zostali w kategorii recytacja Adrianna Rzepecka oraz Lena Chmielewska. Z kolei w zmaganiach wokalnych na podium znaleźli się Julia Kawalec i Nadia Lisińska. Najlepszą tancerką okazała się Gabriela Dąbrowska, natomiast w kategorii zespoły taneczne pierwsze miejsce zdobył zespół Tańczące Nutki. Patronat honorowy objął burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski. Zadanie dofinansowano z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Pełną listę nagrodzonych znajdą Państwo na stronie wdk.wabrzezno.pl oraz profilu społecznościowym jednostki. Wszystkich, którzy chcieliby zwiedzić stałą ekspozycję PRL autorstwa Macieja Sachy, która znajduje się w punkcie filialnym WDK przy ulicy Wolności 30, informujemy, że mogą to zrobić w następujący sposób. Grupy zorganizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu z autorem ekspozycji. Raz w miesiącu sobota będzie dniem otwartym dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić to miejsce. Daty i godziny otwarcia podawane będą na początku każdego miesiąca w mediach społecznościowych WDK. W tym miesiącu zapraszamy 13 kwietnia w godzinach od 12 do 17. W wiadomościach to już wszystko. Za chwilę ogłoszenia, czyli zaproszenie na nadchodzące wydarzenia. Głosowanie w budżecie obywatelskim zaowocowało wyborem 7 projektów do realizacji w tym roku. Jednym z nich są zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży. Właśnie ruszył nabór chętnych do udziału w tym zadaniu. Nabór jest już otwarty i będzie trwał do 15 kwietnia lub do momentu wyczerpania miejsc. Zapisy na wskazanej na ekranie stronie internetowej. Dzieci w wieku od 4 do 14 lat, w tym dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi i rozwojowymi, mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć gimnastyki korekcyjnej. Będą się one odbywać w 6 grupach wiekowych. Przewidziano łącznie 22 spotkania odbywające się raz w tygodniu. Jeszcze raz zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej okazji dla rozwoju swoich dzieci. Wąbrzescy historycy Grzegorz Banaś i Paweł Becker poprowadzą wykład o początkach polskiej państwowości. Pojawią się Mieszko, Dobrawa, Bolesław zwany Chrobrym i Świętosława. Biblioteka zaprasza 16 kwietnia o godzinie 17. Już 17 kwietnia o godzinie 17 wąbrzeskie fajfy, gdzie bohaterką spotkania będzie najpiękniejsza pora roku, jaką jest wiosna. Miłośnik muzyki retro, właściciel nieskończonej ilości czarnych płyt, Paweł Maus, po raz kolejny zabierze Państwa w muzyczną podróż po niezapomnianych przebojach. Istnieje możliwość rezerwacji stolików i zamówienia dań, jakie oferuje kawiarnia Styl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 604 585 236.
18 kwietnia o godzinie 17 zapraszamy koneserów sztuki do Wąbrzeskiego Domu Kultury na wystawę prac świętej pamięci Bronisława Stańczewskiego. Podczas wernisażu wystawy Paweł Becker opowie kilka ciekawostek na temat tego lokalnego artysty i jego dorobku twórczego. 19 kwietnia o godzinie 19 w Wąbrzeskim Domu Kultury odbędzie się muzykowanie w dobrym stylu. Tym razem w kawiarni Styl gościć będzie zespół Pewnego Razu. Zapraszamy na spędzenie wieczoru w rockowym brzmieniu. Istnieje możliwość rezerwacji stolików. Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, który przypada 4 maja, Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie plastycznym pod tytułem Strażacy zawsze gotowi do pracy. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Na Wasze prace organizator czeka do 26 kwietnia. Patronat honorowy nad konkursem objęła Komenda Powiatowa PSP w Wąbrzeźnie. 27 kwietnia o godzinie 18 w WDK stand-up w wykonaniu Positive Marcin, który wystąpi z programem pod tytułem Petarda. Artysta w swoim solowym występie zaprezentuje tematy z życia wzięte, obrane w szatkę satyry słownej bez cenzury. Bilety do nabycia w kasie WDK w cenie 40 zł od osoby. Bilet grupowy i ulgowy dla posiadaczy karty seniora w cenie 30 zł. Ogólnopolski przegląd ulubione pieśni Jana Pawła II to inicjatywa poświęcona papieżowi Polakowi, organizowana przez Wąbrzeski Dom Kultury. W wydarzeniu mogą wziąć udział schole, zespoły oraz soliści bez ograniczeń wiekowych. Przegląd zaplanowany został na 16 maja o godzinie 10. Na Wasze zgłoszenia organizator czeka do 30 kwietnia. Szczegółowe informacje na stronach internetowych organizatorów poszczególnych wydarzeń. W ogłoszeniach to już wszystko. Na trasie koncertowej Wojtka Cugowskiego znalazło się Wąbrzeźno. Promując najnowszy album pod tytułem Nie czekaj na znak, gitarzysta i wokalista zabrał publiczność w podróż przez świat rocka, prezentując zarówno utwory z nowej płyty, jak i niezwykłe interpretacje klasyki polskiej i światowej muzyki rocka. Wąbrzeźno! Dziś rano, bez żadnego ostrzeżenia, tak nagle wypadła mnie jedna myśl. Czy chciałbym tu na zawsze się zatrzymać? W tym miejscu ciągle coś dogania mnie. Nie czekaj na znak to tytuł Pana autorskiej płyty, z której piosenki będą mogli usłyszeć dzisiaj nasi goście, którzy odwiedzą Dom Kultury na koncercie akustycznym w Pana wykonaniu. Razem z Panem na scenie wystąpi Bartek Jończyk. Proszę nam powiedzieć kilka słów o tym projekcie. No to jest pierwsza moja solowa płyta, ona się ukazała w 2022 roku. I dopiero tak naprawdę pod koniec zeszłego roku zaczęliśmy ją promować, no bo pandemia, bo wszystko, bo problemy ze składem, problemy z próbami, z koncertami, no wiadomo, to był bardzo słaby czas. No ale zaczęliśmy już tak koncertowo promować tą płytę. Zagraliśmy około 40 czy 45 koncertów od listopada do tej pory, także naprawdę jest dosyć intensywnie. A ten projekt, no chciałem zawsze nagrać płytę solową, jak tylko nie było ku temu ani dobrej okazji, ani czasu, bo działalność zespołu Bracia, którego byłem częścią przez 20 lat, nie pozwalała na to po prostu, żeby nagrać coś od A do Z swojego. A w momencie, kiedy działalność zespołu Bracia dobiegła końca, no to wiedziałem już, co chcę robić. Drugi numer jest właśnie z repertuaru Braci. Nagraliśmy go, no już
dobre kilkanaście lat temu. Piosenkę tę napisał dla nas Jan Borysewicz. Utwór nazywa się Niepisane. Przeżyć to, co jest niepisane. Nigdy już nie robić nic na pamięć. Właśnie to, co dalej na mnie było. Przeżyję to, co zdarza się tylko raz. Dwadzieścia lat temu zaczęliśmy nagrywać pierwszą płytę zespołu Bracia, 2004 rok. Nie chce mi się w to wierzyć, ale jak widzę siwiznę i zakola, to mi się wszystko zaczyna zgadzać. Niestety tak jest. Czas nie stoi w miejscu. Ale wracając do tej płyty, to jest moja ulubiona płyta Braci, folk rock, pierwsza. I tam jest parę takich utworów, które może nie stały się wielkimi przebojami, ale zostały ze mną na zawsze. I to jest jeden z tych numerów. Nazywa się Głową w mur. Mówiłeś, świat lubi twardych facetów. Wybieraj mieć czy być. Dejmę nie zamy, bo tyle do szczytu. Decyduj, jak chcesz żyć. Decyduj, jak chcesz żyć. Pełna dzień. No właśnie, a dlaczego postawił pan na karierę solową? Bo najpierw był zespół Bracia, potem projekt z tatą Krzysztofem Cugowskim, a teraz kariera solowa. Dlaczego? No wie pani, byłem przez większość czasu członkiem zespołu. Zespół to są zawsze kompromisy, na które ja oczywiście jestem przygotowany, będąc i w swoim projekcie. To jest całkowicie normalne, ale pragnąłem zrobić coś innego. I jakby wziąć większą odpowiedzialność na siebie i to mogło się wydarzyć tylko w taki sposób. Chcesz czy nie, dziś trzeba zmienić zasady tej gry. Dłużej tak nie może być. Znaleźć sens, wreszcie naprawić swój świat z męsty. Obudzić się i zacząć wreszcie żyć. Na tej płycie znajdują się piosenki napisane przez pana. O czym są te teksty? O jejku. Szczerze mówiąc, nie lubię o tym opowiadać, bo tyle jest interpretacji ilu słuchaczy zwykle. To nie są jakieś bardzo skomplikowane teksty również, ale one są na pewno optymistyczne w takim sensie, że ja zawsze podchodziłem optymistycznie do życia, więc nie ma tam żadnych dołów, żadnych pseudofilozoficznych rzeczy, to jest po prostu to, co mi grało w duszy. Nie wszystkie teksty napisałem sam, napisałem pół płyty, drugie pół napisała Karolina Kozak, z którą oczywiście byłem w stałym kontakcie i ona pytała się, jakie tematy by mnie interesowały, więc wszystkie miłe, optymistyczne tematy zawsze mnie interesują. Oczywiście historie miłosne również. Jestem szczęśliwym i mężem, i tatą, i myślę, że mogę o tym śpiewać spokojnie. Wielu artystów poprzez sztukę, jaką uprawiają, niezależnie czy jest to muzyka, malarstwo, pisarstwo, chce przekazać coś odbiorcom, fanom. Jak to jest u pana? Czy chce pan pomiędzy wierszami, wersami przekazać jakieś ważne treści? Chyba nie. Chyba nie jest tak, że ja mam jakieś ukryte intencje, poza tym co śpiewam. Oczywiście tekstów się nie odbiera jeden do jednego, tak jak już mówiliśmy wcześniej, że interpretacji może być wiele. Na pewno chcę przekazywać coś pozytywnego. Jestem człowiekiem, który jest do życia nastawiony optymistycznie i to bym chciał sprzedawać najbardziej. To jest utwór do tekstu Karoliny Kozak. Proszę odebrać. Utwór nazywa się Nam się nic nie stanie. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Mogło być naprawdę ciężko. Nie
wewnątrz była w nas. Zatrzymani w pętli czasu, gdy wciąż go było brak. Bez okrotu i ucieczki, gdy zbierał we mnie strach. Nie byłem wtedy sam. Panie Wojtku, mam jeszcze jedno pytanie. Czy jako dziecko marzył Pan o takiej karierze muzycznej, o życiu na scenie w świetle Jupiteru, wśród fanów? Jak to jest? Nie wiem, czy no, na pewno w końcu zostałem muzykiem, choć wcześniej uczyłem się w szkole muzycznej zupełnie innych rzeczy, zupełnie innej muzyki. To jakoś tak z biegiem lat w tej szkole wiedziałem, że to nie jest muzyka klasyczna, granie na skrzypcach, fortepianie i tak dalej, to nie jest moja droga. Nie wiem, czym marzyłem. Ja miałem muzyki bardzo dużo w domu i dla mnie jest to środowisko naturalne, krótko mówiąc. Muzyka z płyt, ale także zespoły, muzycy, próby, koncerty, to było zawsze dla mnie. Ja jako mały chłopak też często na takie koncerty chodziłem i na pewno tak, na pewno gdzieś tam kiełkowało, że może się będę kiedyś tym zajmował i tak się stało i bardzo się cieszę. Proszę nam jeszcze zdradzić, co takiego usłyszy publiczność w Wąbrzeźnie na dzisiejszym koncercie? No przede wszystkim utwory z płyty Nie czekaj na znak, ale będą też utwory z tego czasu, kiedy grałem w zespole Bracia. No i będą też utwory, które lubię, na których się wychowałem, więc no nie chciałbym wszystkiego zdradzać, ale będzie to około 1,5 godziny grania bardzo miłego mojemu sercu. Roku przedstawiamy Państwu strukturę i zadania powiatu wąbrzeskiego z perspektywy różnych osób z nim związanych. Okazją do utworzenia tego cyklu był obchodzony w grudniu zeszłego roku jubileusz 25-lecia powiatów. Tym razem o samorządności opowie Karol Sarnecki. W przypadku to jest 2014 rok. Na początku zostałem członkiem zarządu, etatowym członkiem zarządu, czyli w kadencji 2014-2018. Początek, no trudny początek, bo młody człowiek przyszedł do pracy i spadły obowiązki i mnóstwo przepisów nowych, czyli tak te pierwsze miesiące to na pewno wertowanie ustaw, regulaminów organizacyjnych, statutów, no wszelkiego rodzaju dokumentów, żeby no jak najpełniej zaznajomić się z funkcjonowaniem starostwa powiatowego, no ale powiat wąbrzeski to nie tylko starostwo powiatowego, to także nasze jednostki. Także bardzo dużo wiedzy, którą w stosunkowo szybkim czasie trzeba było wchłonąć i jak najlepiej poznać też to, co działo się wcześniej, bo od początku, kiedy powstały powiaty, no jednak udało się sporo inwestycji wykonać
bardzo interesujących, bardzo dużych. No chyba największą inwestycją, jaka dotychczas była, no to budowa obwodnicy, ale także działanie na przykład szpitala na początku, kiedy był jeszcze powiatowy, później jego przekształcenie. Pewne sytuacje wymusiły to, że musiałem cofnąć się i poznać to działanie, bo później za to odpowiadałem, więc musiałem poznać też całą chociażby procedurę przekształcania szpitala, w której de facto nie uczestniczyłem, bo jak ja przyszedłem, to już szpital był przekształcony. No ale to sam taki początek, że tak powiem, proceduralny, gdzie musiałem się nauczyć tego wszystkiego. No ale zawsze bardzo miło wspomina się wszelkie programy i inwestycje. I tak na przykład z samego początku to przede wszystkim program profilaktyczny PL13, skierowany do bardzo dużej części mieszkańców, bo to bodajże było mieszkańcy w wieku od 40 roku życia do 79. Brali udział w badaniach profilaktycznych, badaniach profilaktyki nowotworowej, oskrzela płuca, z tego co pamiętam, jelito grube, gruczoł krokowy i rak piersi. I to były tylko badania, po których dwa etapy, po ukończeniu których mieszkańcy otrzymywali jakieś drobne podarunki, to były chyba cieśniomierze i szczoteczki. To był rok 2015. Poza tymi badaniami oczywiście to było szereg działań takich prozdrowotnych, spotkań odnośnie zdrowego stylu życia, odnośnie zdrowego gotowania, i on sięgał naprawdę bardzo głęboko, bo myśmy zakupowali w tym programie, to było ponad 4 miliony środków przeznaczonych, także na przykład sprzęt do zdrowego gotowania, sprzęt do ćwiczeń, do wszystkich sołectw, czyli trafiliśmy do wszystkich gmin, do wszystkich sołectw naszego powiatu. Także oczywiście tutaj miasto otrzymywało, także siłownie zewnętrzne, spotkania z ludźmi, byli wyłonieni instruktorzy, którzy gromadzili duże grupy ludzi, na przykład na Nordic Walking, na różnego rodzaju ćwiczenia, które były wykonywane na siłowniach zewnętrznych, które powstały też w każdym sołectwie. I celem tego programu było też wyłonienie w tych lokalnych grupach liderów, którzy mieli dalej to kontynuować. Z różnym skutkiem oczywiście, bo to, czego też przez wiele lat zauważyłem, no wszystko zaczyna się od człowieka. Musi być ktoś, kto jest takim inicjatorem i integruje tą grupę i pociągnie za sobą. Inwestycja, która właściwie była wtedy już w takiej ostatniej fazie, jak ja przyszedłem, w 2013 roku się rozpoczęła, a w 2015 w końcu maja było otwarcie tej drogi, to droga Wąbrzeźno-Kowalewo-Pomorskie, droga powiatowa, no jedna z największych dróg. Łącznie ta droga ma ponad 15 km, mówię łącznie, bo to część powiatu golubsko-dobrzyńskiego. I to jest inwestycja na ponad 20 milionów. Przy budżecie powiatu wąbrzeskiego to jest olbrzymia inwestycja tak naprawdę, bo wtedy jak ja przyszedłem, to było gdzieś w okolicach 40 milionów budżet roczny, a tutaj inwestycja trzyletnia, co prawda, też więcej samorządów, bo tu i miasto Wąbrzeźno, i gmina Ryńsk, i miasto Kowalewo-Pomorskie, i powiat golubsko-dobrzyński brał udział w tym. Ale to utkwiło mi w pamięci, po pierwsze, że duża droga, bardzo często z nią, tą drogą jeździmy, no bo ja sobie nie wyobrażam w tym momencie, żebyśmy z Wąbrzeźna do Kowalewa jechali jakoś inaczej i gdyby ta droga nie była wyremontowana. Tak naprawdę ona wygląda trochę jak droga wojewódzka, to jest droga powiatowa, no ale jest w dobrym standardzie. Bardzo istotna droga dla nas, dla miasta Wąbrzeźna przede wszystkim, ale ona mi utkwiła w pamięci, bo ja miałem wtedy takie zadanie, żeby przygotować i przeprowadzić prezentację na zakończeniu, na otwarciu tej drogi. Co nie powiem, było bardzo stresujące wtedy, bo to była pierwsze moje takie wystąpienie, no, dla szerokiej grupy ludzi i dla samorządowców innych, nie tylko naszych, dla tych, z którymi na co dzień miałem tutaj do czynienia u nas, ale także ten powiat golubsko-dobrzyński i miasto Kowalewo-Pomorskie. Także sam początek. To najbardziej z tego, co pamiętam. Bardzo ważne to są inwestycje drogowe, bo my mamy jako jednostka samorządu terytorialnego największym naszym ciężarem i są drogi, bo to jest 210 km dróg na terenie całego powiatu, dróg powiatowych tylko, za którym jesteśmy odpowiedzialni. No i to są najbardziej kosztowne i najbardziej wymagające pomocy w tej chwili elementy powiatu i najbardziej istotne dla wszystkich mieszkańców, tak? Bo każdy mówi o tym,
żeby droga była cała, nie była dziurawa, żeby dobrze było przejechać, dostępność była duża. Oczywiście to jest bardzo istotne i tutaj ja myślę, że najważniejsza inwestycja, która przez lata, przez te 25 lat powiatu, no to obwodnica Wąbrzeźna. Ponad 26 milionów, a przypomnijmy, to były lata 2004-2006, ona była oddana. I 26 milionów na tamte czasy to naprawdę olbrzymie pieniądze. Zresztą dotychczas droższej inwestycji nie było. To 7, prawie 8 kilometrów obwodnica. Później ten 2015 na Kowalewo dwa razy dłuższy odcinek, bo te 15 kilometrów, a 20 milionów. Fakt, że to był remont. A obwodnica była budowana od podstaw, tak? W polu tak naprawdę. No ale popatrzmy, jesteśmy 25 lat później, czy od 2004-2006, niecałe 20 lat, tak? Do przodu, Kowalewo nie ma obwodnicy, jest problem, tak? Radzyń Chełmiński nie ma obwodnicy, jest problem. No ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, żeby ruch, zresztą bardzo duży ruch samochodów ciężarowych, odbywał się przez rynek, tak jak było to kiedyś jeszcze, jak ja chodziłem na przykład do zespołu szkół ogólnokształcących, tak zwanego ogólniaka, i rynek był zmorą pewnie wszystkich, którzy robili prawo jazdy, bo wiadomo, jak ten ruch tam wyglądał. No ale tak naprawdę dzisiaj puśćmy przez miasto te wszystkie tiry, to pewnie byłby olbrzymi problem komunikacyjny, bezpieczeństwa to już zupełnie. A poza tym zobaczmy, ile terenów inwestycyjnych przy samej obwodnicy przez te lata, ile firm powstało, ile pewnie jeszcze powstanie, bo miejsce jeszcze jest. Dalej strefa w Wałyczu, która też dzięki tej obwodnicy jest dużo bardziej dostępna z kierunku drogi wojewódzkiej, czyli dalej autostrady. PCPR, olbrzymia praca, rzeszy ludzi, codzienna taka z mozołem i z trudnymi przypadkami naprawdę. Bardzo pomocna ekipa, bardzo zgrana ekipa PCPR-u, fajnie funkcjonująca. Oczywiście rodziny zastępcze, pogotowie opiekuńcze to są sytuacje bardzo trudne i wymagające bardzo szybkiej reakcji. Wielkie podziękowania dla tych osób, które to realizują. I znowu placówka opiekuńczo-wychowawcza. Ja przyznam szczerze, że nie bardzo lubię tę nazwę, bo ona na początku to się nazywało rodzinny dom dziecka dla 14 wychowanków. Super, ja myślę, że to dużo lepiej oddawało to, co tam naprawdę się dzieje, jak to wygląda. Więcej pewnie powiem o tej placówce, dlatego że znowu w czasie, od kiedy ja jestem w zarządzie powiatu, no to tworzyliśmy tą placówkę. Rozpoczęło się bodajże w 2018, a zakończyło się w 2020, początkiem roku, pierwsi mieszkańcy, pierwsze dzieciaczki, że tak powiem, trafiły do tego domu. I tam jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. Mieliśmy budynek, który był niewykorzystywany, bo to była część starego DPS-u w książkach, ten budynek. On jest tak trochę na uboczu, ale w sumie niedaleko do centrum. Został wyremontowany, teren przygotowany. Oczywiście tam cały czas to jeszcze trwa, bo pani dyrektor Katarzyna Paluszkiewicz tam ma mnóstwo pomysłów i chciałaby pewnie jeszcze przebudować, rozbudować coś, ale wygląda to zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Po całym tym remoncie około 1 000 000 zł to wszystko kosztowało. No są warunki naprawdę bardzo fajne w tym momencie. I warunki warunkami, ale też atmosfera, która tam panuje, grupa ludzi, która tam pracuje. Zapachy z kuchni, bo tam jest pani Ewa, która świetnie gotuje, tam zawsze jest wesoło, czysto, rodzinnie. Staramy się rokrocznie polepszać tą bazę. Wcześniej były to 3 szkoły, był to zespół szkół we Wroniu, zespół szkół zawodowych i zespół szkół ogólnokształcących. W tej chwili też w związku z tym, że zespół szkół we Wroniu stał się maleńką szkołą i koszty utrzymania były tak duże, że bardzo trudne było to dla budżetu powiatu, został on połączony w jedną szkołę z zespołem szkół wcześniej zawodowym, w tej chwili jest to po prostu zespół szkół w Wąbrzeźnie i mamy tutaj tych uczniów w jednym miejscu. Udało się to też dzięki temu, że ta szkoła została rozbudowana o kolejne 6 naprawdę nowoczesnych pracowni. Mamy bardzo fajną pracownię kulinarną, bardzo fajną pracownię wytrzymałości metali. I jeden młody człowiek, jeden chłopak powiedział mi w ten sposób,
że byli ostatnio na wizycie w Politechnice Bydgoskiej, mają tam też pracownię wytrzymałości metali, ale pan starosta wie, tam słaby mają ten sprzęt, my mamy dużo lepszy, także dla nas to jest bardzo satysfakcjonujące, bo się okazuje, że ta pracownia jest bardzo fajnie wykonana, a z drugiej strony rozmawiam z panią, która prowadzi zajęcia w tej pracowni i mówi, no ale wie pan starosta, jeszcze to by się przydało, jeszcze coś, czyli to też nie jest tak, że już mają i są zadowoleni, tylko jeszcze by chcieli rozbudować, zrobić coś nowego i to cieszy. Mamy dwa projekty oświatowe realizowane przez powiat wążewski, przez Naukę do Sukcesu i dziś Nauka, jutro Praca. Istotne jest to, że dzięki tym zewnętrznym programom udało nam się naprawdę ładnych kilka milionów przez lata wpompować w pracownie, w materiały, także staże dla uczniów, kursy spawania, kursy prawa jazdy, kursy na wózki widłowe, kursy dla elektryków i to wszystko z tych programów dodatkowe środki. Zespół szkół ogólnokształcących to z kolei bliski mojemu sercu, bo to moja szkoła, do której uczęszczałem. Oni współpracują też z Politechniką Gdańską. No poza tym mnóstwo wyjazdów zagranicznych, Erasmus, bardzo fajny kontakt z tymi krajami, z którymi współpracują. Dzięki temu nauka języka, co jest no niezbędne w tych czasach. Wiemy, jak to wszystko się zmienia. Ten rok bardzo się cieszymy, że się udaje w końcu. Po 5 latach starania w ministerstwie udało się z Polskiego Ładu pozyskać środki i budujemy boiska przyszkolne. No kompletnie inaczej będzie to teraz wyglądało. Jest boisko naprawdę w najwyższych standardach. Przez lata no, wszystko się zmienia, tak? Samochodów mamy teraz mnóstwo, coraz mniej w związku z tym ludzi korzystało z transportu publicznego. Transport publiczny nie był zorganizowany przez samorządy, tak jak w miastach, czyli typowy miejski transport, tylko zależał od spółek. Spółki, jeżeli widziały, że nie ma zysku, no to likwidowały po kolei połączenia autobusowe. Z jednej strony była to spółka z Torunia, z drugiej z Grudziądza. No i doszliśmy do momentu, w którym naprawdę tych autobusów zostało bardzo mało. Ja pamiętam jeszcze rozmowy w czasach, kiedy byłem członkiem zarządu, jeszcze wicestarostą była pani Bożena Szpryniecka i myśmy zawsze na początku roku szkolnego, przed rozpoczęciem właściwie roku szkolnego, spotykali się z prezesem PKS-u Grudziądz i wręcz prosiliśmy go, no nie mając środków i możliwości wtedy jeszcze, żeby nie zamykał tego czy innego połączenia z tego względu, że po prostu nasze dzieciaki do szkół nie będą miały jak dojechać. A jeżeli nie będą miały jak dojechać, no każdy to analizuje wcześniej, to złożą dokumenty do innych szkół po prostu i my znowu będziemy na tym tracili, bo w naszych szkołach będzie coraz mniej uczniów. A zależy nam na tym przede wszystkim, że byłoby ich dużo i żeby utrzymać tą jakość, która jest. Co zresztą widzimy po wynikach, że chociażby w przypadku zespołu szkół ogólnokształcących to naprawdę zawsze w czołówce województwa chociażby wyniki egzaminów maturalnych nasi uczniowie są w czołówce. I teraz no doszliśmy w pewnym momencie do ściany, bo tych autobusów było coraz mniej. Na szczęście został wprowadzony rządowy program publiczny transport zbiorowy, w którym za pośrednictwem wojewody my wnioskujemy za każdym razem o tym i musieliśmy, bo organizatorem tego publicznego transportu zbiorowego jest de facto powiat wążewski i wnioskujemy do wojewody i dzięki temu rządowemu programowi otrzymujemy po 3 zł do każdego wozokilometra. My otrzymujemy, przekazujemy oczywiście firmie, która obsługuje. Publiczny transport zbiorowy w naszym przypadku od początku obsługuje PKS Grudziądz. Współpraca z naszymi gminami, która w tej chwili, no, mogę powiedzieć jasno, że układa się świetnie, bo naszym największym problemem, naszą największą bolączką, ciężarem są drogi powiatowe. One są najbardziej kosztowne. W tej chwili zejść poniżej miliona za remont kilometra drogi to jest bardzo trudno. Myśmy przyjęli takie założenie, bo dostajemy zazwyczaj 50% dofinansowania do takiej drogi. No, dla nas to już jest bardzo fajnie i bardzo duże dofinansowanie. Bardzo się z tego cieszymy, a pozostałe 50% udało się przez lata wypracować taką współpracę już ze wszystkimi gminami, czy z miastem Wąbrzeźno. Dzielimy na pół, czyli powiat 25% i 25% gmina.
Wynika to z tego, że dochody jednostek samorządu terytorialnego są zupełnie inne w gminach, zupełnie inne dla powiatu. W bardzo dużym skrócie mówiąc, po prostu gminy są bogatsze, są od nas, mają większą możliwość gospodarowania, mają więcej środków własnych, większe możliwości. Ale patrząc globalnie, bo na początku było trochę takie, dlaczego my mamy płacić do powiatu? Tylko zastanówmy się nad jedną rzeczą. Jeżeli ja z takim rozmówcą dyskutowaliśmy na ten temat, to po pierwsze, gdzie płacimy podatki? Zastanówmy się nad tym. Płacimy je do gminy. Oczywiście globalnie też płacimy, my część mamy z PIT-u i z CIT-u. Znowu w zupełnie innej wysokości, bo w przypadku gmin to jest prawie 40%, u nas to jest troszkę ponad 10%, w przypadku PIT-u akurat, ale te takie podatki gruntowe, cokolwiek, tak, to po pierwsze, a po drugie, no jestem mieszkańcem gminy Ryńsk, no ale to nie znaczy, że nie jestem mieszkańcem powiatu. Każdy z nas, każdy mieszkaniec naszej gminy jest też mieszkańcem powiatu i tak naprawdę my nie budujemy dla powiatu, dla siebie, bo to nie jest żaden twór wyrwany z rzeczywistości, tylko to jest tak naprawdę terytorialny zakres 5 gmin naszych, tak? I my jesteśmy wszyscy mieszkańcami powiatu. To jest wszystko z korzyścią dla nas budowane i dzięki temu, że udało się dogadać, czyli ta współpraca z tymi wójtami, z burmistrzem jest naprawdę świetna w tym zakresie, my możemy zrobić więcej, bo jeżeli my dołożymy do jednej drogi 50, to już te środki zostaną pochłonięte, ale możemy zrobić dwie, bo dołożymy po 25% tam i tam. I myślę, że w ostatnich latach naprawdę ja wiem, że potrzeby są jeszcze olbrzymie i wiem, że są rejony w powiecie, gdzie jeszcze te drogi są naprawdę w fatalnym stanie. My mamy jeszcze nawet drogi gruntowe, bo gdzieś kiedyś przy podziale tych dróg zostało tak to zrobione, że nawet drogi gruntowe są drogami powiatowymi. Ale my wychodzimy z założenia, przede wszystkim skomunikowanie gmin, czyli miejscowości gminnych z Wąbrzeźnem i bierzemy pod uwagę też ruch na drogach. Czyli tak jak mówiliśmy na początku o tej drodze Kowalewo-Wąbrzeźno, tak? Czyli to jest tak najbardziej uczęszczana droga. Obwodnica to swoją drogą, bo odciąża całe miasto, ale później kierunek na Książki, tam już są wyremontowane drogi. I po kolei staramy się to remontować. Ja na początku pracy mojej pamiętam, strasznie mnie denerwowało takie pytanie, co wy tam w ogóle robicie w tym powiecie? To była moja zmora, jak ktoś pytał, ja na początku się denerwowałem, a potem tłumaczyłem, bo mówię, no trzeba to w końcu wytłumaczyć, pokazać. I jak powie się kilka zakresów, to dopiero się otwierają oczy, bo nie każdy ma świadomość, za co powiat jest odpowiedzialny. Nie każdy nawet ma świadomość, że szkoły ponadpodstawowe, zespół szkół czy zespół szkół ogólnokształcących, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, zarząd dróg powiatowych to tak, bo ma w nazwie, to wiedzą, że jest powiatowe, tak? Ale DPS, placówka, te wszystkie nasze jednostki, że to jest w gestii powiatu, plus to wszystko, co dzieje się w starostwie, tak? PCPR, nasze wydziały starostwa wszystkie. Szybciej czasami jest włączone i dostajemy też czasami po głowie, powiem szczerze, bo przecież ten budynek jest dosyć duży i są też instytucje, które nie są stricte naszymi instytucjami. Na przykład ZUS, nie mówię, że za nie dostajemy, żeby nie było, ale spółka wodna ZUS są, czy PZU, no mamy na terenie naszym, tak? No jest tu dużo w tym budynku. Z tym jesteśmy kojarzeni, z jednostkami, które są gdzieś dalej, to już trochę gorzej, bo nie są w tym budynku. Ale ta świadomość, ja myślę, że to jest duża praca dla nas wszystkich. Pierwsza świadomość tego, za co powiat jest odpowiedzialny, co my robimy, powinniśmy mówić głośno wszystkie prace przecież geodezyjne chociażby, tak? Tak naprawdę czym człowiek starszy, to dopiero się styka z tym powiatem i bo buduje dom, bo działkę sprzeda, kupi, samochód przychodzi zarejestrować i wtedy już zaczyna widzieć. Ale niestety w zakresie edukacji pewnie też ta duża polityka, w sensie nasza, krajowa, troszkę jakby odpycha ludzi od zainteresowania samorządami, co myślę, że na tym tracą samorządy, bo tu mamy większą sprawczość. W samorządach jednak dla mnie, ja widzę efekty swojej pracy stosunkowo szybko, tak? Oczywiście trwają przetargi, te projekty, to wszystko trwa, ale jest ta satysfakcja, jak się staje w końcu na tej drodze wyremontowanej, jak widać to boisko, które powstaje. Ja bardzo lubię w trakcie budowy zajrzeć też, bo to jest tak na co dzień widać te efekty pracy, tak?
coraz mniejsze jest pewnie to zainteresowanie, czy nawet bym powiedział zniechęcenie polityką tą dużą. Przez to nam się samorządom trochę obrywa. Krótko mówiąc i bardzo delikatnie, stosunki między rządem a samorządami to są też takie nie do końca prawidłowe, delikatnie bym powiedział bardzo, ale świadomość, znacznie większa powinna być świadomość młodych ludzi, ale nie tylko młodych ludzi. Dla mnie bardzo dziwne są sytuacje, kiedy przychodzi ktoś do nas do pracy, ja biorę też w części rozmów kwalifikacyjnych udział i my naprawdę zadajemy proste pytania, na przykład jak wybierany jest starosta, z ilu osób składa się rada, jakie mamy wydziały. Uwierzcie Państwo, że to są czasami tak trudne pytania, że no gdzieś brakuje tego nacisku na to lokalnie. My wiemy, kto jest prezydentem, kto jest premierem, ale takie dzieciaki w szkole podstawowej czy wiedzą, kto jest starostą, a przecież ten powiat nie jest duży. Starosta w naszym przypadku naprawdę jest jeden od początku, jako jeden z niewielu w Polsce i to imię i nazwisko można zapamiętać. I myślę, że to powinny wiedzieć dzieciaki, powinny wiedzieć, na jakich zasadach one mogą startować, tak? W przyszłości, coś chciałyby zrobić dla lokalnej społeczności. Gdzieś ta świadomość i ta wiedza naprawdę myślę, że wymaga dużo pracy jeszcze. Wszystko, co znalazło się w najnowszym wydaniu programu lokalnego. Kolejne tradycyjnie w kolejną środę. Dziś dziękuję już za uwagę i do zobaczenia za tydzień.